Cześć. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o plenerze. Chcielibyśmy Wam odpowiedzieć na kilka takich pytań, które się pojawiają w momencie, jak przygotowujemy się do pleneru. Bo ten plener będziemy organizować, mamy kilka terminów w wakacje. No i co? Najpierw powiemy, dla kogo ten plener jest. Dzień dobry. W zasadzie można byłoby powiedzieć krótko, że dla wszystkich, a żeby było śmieszniej, no oczywiście dla osób pełnoletnich. Staramy się program pleneru tak skonstruować, aby on był rzeczywiście dla każdego na różnych poziomach zaawansowania, ponieważ przyjemność, jaka płynie z malowania podczas pleneru, jest ogromna, co nie znaczy, że nie można się czegoś nauczyć, bo inaczej będzie wyglądał plener, program pleneru dla kogoś, kto dopiero zaczyna i chce czegoś się dowiedzieć, a inaczej będzie wyglądał dla kogoś bardziej zaawansowanego. Więc program będziemy dostosowywali zawsze do potrzeb. Tak, no chcielibyśmy zaznaczyć, że uczestnicy po prostu będą mieli cały czas nasze wsparcie, bo my będziemy na bieżąco na tym plenerze udzielać korekt. Po kilkunastu plenerach, w których uczestniczyłem, wypracowałem taki program, który urozmaica nasze zajęcia. To się dzieli na dwie części. Rano jest tak zwana odprawa, wyznaczenie zadań. Przy czym jeżeli realizujemy na plenerze kilka obrazów, to staram się, żeby każda praca poruszała nieco inny problem. Chodzi o to, oczywiście problem malarski, chodzi o to, żeby z tego pobytu każdy doznał maksymalnie dużo doświadczeń. A jeszcze uważam za zasadne, żeby wieczorami spotykać się i mam sporo materiałów, filmów i są tak zwane prelekcje o sztuce. Myślę, że to zawsze się sprawdzało, to i tym razem się sprawdzi. Także do tej pory nagrywamy różne filmy i możecie oglądać nas w internecie i platforma szkoleniowa i to jest cały czas oglądanie, a najważniejsza jest generalnie praktyka i ćwiczenia. Dlatego chcemy Was zabrać na ten plener, żebyśmy razem ćwiczyli to malowanie, żebyśmy mieli efekty faktycznie z tego. Generalnie dlatego go organizujemy. Poza tym to jest naprawdę niesamowita zabawa. My jeździmy od lat z Jarkiem na plenery i się fantastycznie bawimy i chcieliśmy Was zabrać ze sobą. Co będzie na tym plenerze? Przy czym zabawa jest rzeczą ważną, bo ja zawsze twierdzę, że na plenerze to jest tak. Po pierwsze kontakt z naturą. Po drugie spotykamy nowych ludzi. Wymieniamy się doświadczeniami. A poza tym, co najciekawsze, wiele osób, które nawet dosyć długo malowały w domu, czy to martwe natury, czy obrazy jakieś z wyobraźni, czy portrety, w momencie, kiedy znajdują się na plenerze, doświadczają zupełnie innych zjawisk. Jest inna przestrzeń, inne światło i jeżeli ktoś idzie od razu na głęboką wodę, to ma problemy. Ale jeżeli sobie zrobimy parę ćwiczeń, takich krok po kroczku, tak powolutku, to nagle to się zaczyna tak wszystko wyjaśniać, a potem to jest naprawdę jedna wielka przyjemność. Tak. Mało tego, nagraliśmy dla Was też kilka filmów wprowadzających, w jaki sposób się na ten plener przygotować i one będą dostępne na naszym kanale na YouTubie. Polecamy je obejrzeć przed plenerem. I jeszcze trochę filmów, które dostarczają wiedzę o historii malarstwa w plenerze. Bo to nie jest tak, że w pewnym momencie było pstryk i malarze zaczęli malować w plenerze. To jest proces, jak i w ogóle malarstwo to jest jedna wielka zmienność. Nie ma takiego wzorca, że najlepszym obrazem plenerowym jest taki a taki. Nie, proszę Państwa. Co człowiek to inny gust i co człowiek to inne emocje, inna wrażliwość, inne doświadczenia.
są dobre obrazy, ale nigdy tego najlepszego na świecie nie będzie i to chyba całe piękno malarstwa na tym właśnie polega. Też zastanawialiśmy się nad tym, kto kupuje to wyposażenie na ten plener, jak go organizujemy i doszliśmy do wniosku, że nie tak jak w zeszłym roku, bo w zeszłym roku my kupowaliśmy wyposażenie, ale okazało się, że każdy zużywa inną ilość farby, każdy chciałby malować na innym płótnie i więc w tym roku wy wybieracie sobie to wyposażenie i zabieracie znaczy, je to może ze sobą. Doprecyzuję. Myślę o tym, żeby podczas pleneru była taka atmosfera, jak to kiedyś bywało, gdzie artyści, impresjoniści jeszcze wcześniej wychodzili w plener i to były właściwie takie związki artystyczno-towarzyskie. Bardzo jest niefajnie, jeżeli pojawiają się jakiekolwiek konflikty i w ogóle nie biorę pod uwagę, że jakiś konflikt się pojawi. Natomiast jeżeli byśmy wzięli jakieś pieniądze, kupili jakieś płótna, farby, no to jeden lubi malować olejami, drugi akrylami. I już jest problem. Ile kupić takich farb, ile kupić takich. Jeden preferuje malowanie na większych formatach, inny się tego boi. Więc patrząc z boku, no dobrze, kupimy ileś farb. Ktoś ma taki temperament, że będzie te farby używał niemal jak akwarele. A ktoś zużyje połowę farb przeznaczonych dla wszystkich plenerowiczów, bo no weźmie szpachlę i zacznie, jak to mówią, pastować. Każdy po prostu ma swoje preferencje, swoje ulubione techniki. Ważne, żeby to była technika kryjąca, czyli akryl albo olej, bo ona się nadaje do studiowania. Natomiast akwarela nie nadaje się do malarstwa studyjnego. I w filmie o tym, jak się przygotować do pleneru, to wszystko jest. No myślę, że to jest taki kompromis między tym, co my moglibyśmy zrobić, a tym, co nam nasze doświadczenie mówi, czym to się może skończyć. Uważam, że każdy, jak sobie po prostu kupi farb tyle, ile uzna za potrzebne, litramy w formacie takim, jaki lubi, to myślę, że tylko będziemy mogli się wtedy zajmować prowadzeniem pleneru i wspieraniem twórców, a nie rozliczaniem, ile kto zużył farby, no bo no to może być trochę takie dziecinne. No właśnie. No fajnie, jakbyśmy namalowali kilka obrazów na tym plenerze, no bo taki mamy zamiar. No i Wam też doradzamy rodzaj tego, znaczy wielkość tego płótna, jak to zabrać ze sobą, żeby się wyrobić, bo chcemy, żeby ten plener trwał około tygodnia, 6 dni. Tydzień to jest takie, dlaczego tydzień? No nie każdy ma dużo czasu, żeby na miesiąc pojechać na plener. Finansowo też im dłużej, tym drożej. Natomiast plener, na przykład plener jednodniowy czy dwudniowy, jest bardzo fajny dla grupy, która się już zna, która jedzie kolejny raz, ma już swoje doświadczenia. Natomiast, żeby tą całą sytuację, jaka jest na plenerze, mówiąc tak kolokwialnie, ogarnąć, to trzeba troszkę czasu. Moje stare porównanie jest takie, żeby to doświadczenie płynące z pracy na plenerze miało takie ugruntowanie, żeby uczestnicy to zapamiętali. Ja mówię, to jest tak zawsze jak z pieczeniem ciasta. Jak się wstawi surowe ciasto na 300 stopni, na 10 minut z wierzchu będzie spalone w środku surowe. To jest zawsze proces. Jedno ćwiczenie, drugie wyjaśnienie problemów, trzecie ćwiczenie i już korzystamy z doświadczeń. Nie ma czegoś takiego jak popsute obrazy. Nawet jeżeli nam nawet jakiś obraz nie wyjdzie, no bo się pierwszy raz spotykamy z plenerem, inny rodzaj światła, inny rodzaj miejsca, no dobrze, no nie wyjdzie nam. To nie jest porażka, proszę Państwa. Za każdym razem czerpiemy z tej pracy twórczej doświadczenie. I jak zaczynamy malować następny obraz, to po prostu wiemy, jakie błędy popełniliśmy i już i drugi raz nie popełniamy. I któryś obraz musi być dobry. Nie ma innego wyjścia. Tak.
Jakie efekty chcielibyśmy z tego pleneru wynieść? Przynajmniej, jeżeli chodzi o stronę plastyczną, minimum 3 obrazy, które będą poruszały inny problem malarski. Dla krótkiego wyjaśnienia. Pierwszy problem to może być na przykład problem kompozycyjny. Wybieramy taki motyw, żeby były trzy elementy kontrastujące i budujemy z tego obraz. Drugi, malujemy po południu, wybieramy motyw, gdzie jest obserwacja pod światło. Czyli mamy na przykład jakieś wielkie drzewo i staramy się znaleźć takie miejsce, żeby słońce za tym drzewem zachodziło. I ono wtedy, wiemy, że jest zielone, ale jak zachodzi słońce, korona jest bujna, to się robi czarne. No, w cudzysłowie robi się czarne, ale te relacje światła i cienia warto sobie przetrenować, bo opowiadać o tym, jakie jest światło i cień w plenerze, to ja mogę tutaj do rana mówić, ale jak się tego nie doświadczy, nie dotknie samodzielnie, to trudno jest sobie tak wręcz do końca to uświadomić. A potem może być obraz, który będzie pokazywał na przykład detal, ale detal taki, który nie jest typowym dla malarstwa w plenerze. No bo zwykle mamy jakąś linię horyzontu, górkę, drzewka w oddali, jeziorko, ale proszę Państwa, ale jeżeli mamy rzekę, taką leniwie płynącą i możemy malować z mostka, czy z mostku, dobrze, składki, to co pod nami płynie, to przecież tam falują jakieś rośliny, które są zanurzone w wodzie, tam jakieś może ryby pływają, może jest jakaś rzęsa wodna, może jakaś kaczka sobie tam płynie. To też jest motyw, więc takie malowanie tak zwanych ślicznych widoczków to nas niczego za bardzo nie uczy, bo możemy mieć takie poradniki w internecie, jak namalować zachód słońca, jak namalować brzozy, jak namalować pagórek i no nie, chciałbym nie pokazywać, jak rozetrzeć farbę, żeby biała farba udawała chmurki. No nie, proszę Państwa, nie. W plenerze dzieje się tyle cudownych rzeczy i właśnie poprzez obserwację natury i poprzez wspólne uświadamianie sobie, co ta zmienność nam daje, to my tą naturę doświadczamy wtedy w pełni. I jeżeli uwierzymy we własną wrażliwość, to nawet talent nam nie przeszkodzi. Będziemy mogli robić bardzo dobre obrazy. Takie wydarzenia otwierają kreatywność i sprawiają, że ta nasza świadomość się zmienia. I możemy wrócić z tego pleneru, mieć na plenerze taki moment aha, wrócić i okazuje się, że popełniliśmy po prostu jakiś bardzo duży... Ale Dario, tu powiedziałaś bardzo ważne słowo, że rodzi się świadomość. Bo to, że my wiemy, jak namalować kwiatek, jak udać, że tam będzie słoneczko zachodziło, to są takie sposobiki i jak ktoś to lubi, to dobrze, może to robić. Natomiast jeżeli doświadczymy nowych możliwości, to ta świadomość, która się nam będzie rodziła w głowie, będzie przyrastała, będzie powodowała, że za każdym razem, kiedy będziemy się brali za malowanie obrazu, no to będziemy to robili najzwyczajniej w świecie mądrzej. A jak będziemy robili to mądrzej, to i efekty będą lepsze. Jak efekty będą lepsze, to będziemy mieli z tego większą radość. No, po prostu nie mamy innego wyjścia, proszę Państwa, musimy wziąć i zacząć malować obrazy w plenerze. Tak. Właśnie. Jesteśmy do tego zmuszeni. Tak, my już się nie możemy doczekać po prostu. No i jeszcze krótko o tym. Pojawiały się wątpliwości, co w obecnej sytuacji, jeśli będą jakieś zakazy, co z noszeniem maseczek, co z tymi spotkaniami w większych grupach i tak dalej. Jeżeli
faktycznie okaże się, że będzie kompletny zakaz w ogóle spotykania się, no to mamy dla Was materiały, które po prostu, to już nie będzie cena noclegów i tak dalej, ale dostaniecie od nas materiały, dzięki którym będziecie mogli sami wyjść w plener po prostu osobiście. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w zeszłym roku, to nie spodziewamy się jakichś specjalnych restrykcji, bo będzie prawdopodobnie tak jak w zeszłym roku, czyli w lato normalnie mogliśmy już wychodzić z domu, spotykać się, były wesela. Nie trzeba zorganizować wybory i będzie wolno. Otwarte restauracje, wybierzemy taki termin może. Nie, ale proszę, tak. Mamy trzy możliwości. Pierwsza możliwość jest taka, że pandemia zanika, możemy się normalnie spotkać i pracować. Jeżeli będą częściowe obostrzenia, to przepraszam, ale jeżeli grupa nie będzie jakoś bardzo liczna, no to możemy ten dystans zachować. Jeżeli będziemy robić korekty w plenerze, no to jeżeli ktoś maluje przy sztaludze, to ja mogę z odległości 1,5-2 metra robić korekty i obserwować postępy jego prac. Więc tutaj nie jestem pesymistą. Wydaje mi się, że będzie to wolno zrobić. Poza tym tak, ja już jestem po tak zwanej pierwszej dawce. Chodzi mi o szczepienia. Spokojnie. O szczepienia. Druga jest w końcu czerwca. No więc raczej będę już niegroźny. A wersja taka najbardziej pesymistyczna, no to rzeczywiście, no jeżeli będziemy musieli zostać w internecie, no to tak. Są filmy, które teraz przygotowaliśmy o malarstwie w plenerze. Są filmy o historii. Jeszcze może coś zrobimy, ale ja zawsze mam takie belferskie przyzwyczajenie, bo już tych plenerów prowadziłem. Wczorajśmy wieczorem próbowali policzyć, to mi tak wyszło ze 20 parę, więc szaleństwo. No 28 policzyłem, a potem się... No już razem wyszło nam kilkadziesiąt. No to już jest w ogóle szaleństwo, ale jest też taki problem. Przecież można tak, uczestnik, którego nie znam, idzie w plener, wybiera motyw, robi zdjęcie. Ja oceniam, jak mi przyśle to zdjęcie, czy wybrał trafnie, czy nie. Jak uznamy, że wybrał trafnie, robi szkice. Ja mam, przyznaję się, fizja na punkcie szkiców, do obrazu, do malowania trzeba się przygotować. To nie jest tak, że ktoś podchodzi, bierze pędzel i maluje i mu wychodzi. Bo jak zaczyna malować w ten sposób nieprzygotowany, no to potem poprawia i go denerwuje wszystko. Więc jak są szkice, jest ustalona kompozycja, decyzja, pion, poziom, większe otoczenie, mniejsze i potem jest realizacja. I tak długo poprawię ten obraz, ale już idąc dobrą drogą, że jest finał. Przy czym mnie nie interesuje takie malowanie, żeby mieć tych obrazów jak najwięcej. Zawsze przygotowuję program pleneru i to jest po prostu... Każdy obraz to ma być nowe doświadczenie. To trochę nie jest tak, jak Monet malował któryś z kolei Stuksiana, ale on wiedział, po co maluje, bo raz malował go o świcie, raz w południu, raz już prawie po zmroku. Badał zjawisko atmosferyczno-przyrodnicze, jak to się zmienia w sytuacji, kiedy malują różnych parach dniach. Ja będę to troszeczkę inaczej prowadził, żeby ta różnorodność była większa. Raz niech to będzie otwarta przestrzeń, a raz wejdziemy sobie na przykład w jakąś aleję parkową, gdzie będzie cień, no bo tam jest też, proszę Państwa, taki problem wręcz techniczny. Jeżeli jesteśmy w parku pod drzewami, to słońce dochodzi do tej alejki, po której chodzimy i pojawiają się takie żółtawe plamki tego światła na żwirze. I słuchajcie, to jest wyzwanie dla malarza. Jak namalować te ciepłe i zimne plamki na tym żwirze, tak żeby nie wydawały się, że jedne są wyżej, a drugie niżej, żeby zachować to w jednej płaszczyźnie. No metodą prób i błędów można to zrobić, ale to dla początkujących malarzy jest trudne. I takich problemów jest cała masa, no ale jesteśmy od tego, żeby potem już... Będziemy je rozwiązywać. Tak. Na bieżąco. No jak nie, no to kary cielesne. Przepraszam.
Terminy jeszcze, terminy. Terminy. No, no będziemy się dostosowywali. Tak, przygotowujemy się na lipiec i sierpień, bo wtedy jest najlepsza pogoda. Ja tak proponuję nawet sierpień, wrzesień. Nawet wrzesień. Bo lipiec może być deszczowy. Tak, i to jeszcze zależy od miejsca, bo mamy kilka miejsc, ale to jeszcze będziemy Wam o tym mówić, w jakich miejscach ten plener planujemy i w jakich konkretnie terminach on będzie. Tak, żebyście mogli sobie zaplanować jakiś urlop czy coś. No bo mamy teraz taką sytuację, że tak, część hoteli już się odmraża, ludzie spragnieni rezerwują miejsca, to trzeba to tak, tak połączyć, żeby był i termin, i miejsce, i wszystko tak. się No zgadzało. dlatego Dlatego pytanie do zgłaszajcie Was. się i będziemy... Tak. Czy chcecie teraz z nami jechać, itd. tak? No bo jakby bez Was nie będzie też pleneru, to sobie we dwoje. A to sobie sami pojedziemy w plener i nie będziemy się musieli z Wami męczyć. No, przepraszam. Także zachęcamy do pisania do nas, do komentowania, do udostępniania tego filmu. I zapraszamy do oglądania innych filmów. I zapraszamy na kanał YouTube, żeby obejrzeć filmy, jak przygotować się do pleneru. A my zobaczymy się już niebawem, bo będziemy co tydzień dla Was. A co będziemy robić, jak będzie podczas pleneru padał deszcz? No, mamy ćwiczenia takie. Dobrze, mamy ćwiczenia. No właśnie, bez względu na pogodę, no nie będzie padało cały tydzień. Nie, nie będzie. Wybieramy takie terminy, w których jakby już mamy pewność, że ta pogoda będzie ok. Po prostu rok w rok w tych terminach jest ciepło, pogoda jest bardzo ładna. My też jesteśmy ładni, także wszystko będzie pięknie. Jakby się załamało. No właśnie. Tak myślę, co jeszcze? Czy wszystko powiedzieliśmy? No nic, nawet jak nie powiedzieliśmy, no to... Tak to co, pytajcie w komentarzach. To pytajcie. I co? I do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie tylko na plenerze. Tak, jeszcze na następnym filmie. Pa.